Taka zabawa wyobraźni. Teraz, gdy masz oczy zamknięte, wyobraź sobie, że widzisz całe ciało ze wszystkich stron. Ułóż go, żeby było wygodnie mu, żeby nic nie gniotło, nie uwierało, żebyś się idealnie czuła. Ułóż tak ciało, komfortowo, najlepiej go tak ułożysz, że poczujesz, że go nie czujesz. Wtedy powiesz i zaczniemy. Już. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę Twoją świadomość na pięty. Poczuj je, puść stopy, niech one się ułożą tak, jak same chcą. Teraz łydki, kolana, uda, brzuch, plecy, klatka piersiowa, ramiona, kark, ręce, szyja, dłonie, głowa i pierwsze oko. Pierwsze oko to jest to miejsce, które hinduski se malują kropkę na czole. Teraz tam skup całą swoją uwagę i poczuj go. To jest bardzo subtelne. Może być to ucisk, takie lekkie zmarszczenie, albo jakieś inne odczucie, nie ma znaczenia. Poczuj i powiedz, co tam czujesz. Takie subtelne, ale to jest takie bardzo, bardzo delikatne. To jest subtelne, dobrze. Ja teraz wzmacniam to jeszcze bardziej teraz mocno, wyraźnie tam czujesz. Ja policzę teraz do 10, ale jak liczę do 6, twoje pierwsze oko się otworzy całkowicie, aktywuje się, a jak policzę 7, 8, 9, 10, zaczniesz opuścić ciało i staniesz się czystą świadomością. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Jesteś czystą świadomością. Ja teraz przenoszę Ciebie na łąkę, taką pełną kwiatów łąkę. Jest samo południe, środek lata. Jest bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. Dookoła Ciebie są tylko te kwiaty, a nad Tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, czy są jakieś chmurki na niebie? Chyba tak. Znaczy nie widzisz tego, tylko czujesz? Bardziej czuję, tak. Dobrze, rozumiem. W porządku. Teraz otwórz sobie oczy fizyczne, normalne i powiedz, co widzisz na wprost. Lampę na suficie. Dobrze. Wybierz sobie jakiś element tej lampy, ale taki, który ty tylko będziesz wiedziała. Wybierz go, przyjrzyj mu się z dokładnością, bo ja później cię o coś zapytam. Będę chciał, żebyś mi to opowiedział. Wybrałaś już jakiś element? Tak. Dobrze. Teraz przyjrzyj mu się bardzo wyraźnie, tak jakbyś mu zrobiła zdjęcie. Teraz zamykasz oczy i powiedz mi, czy widzisz ten element normalnie, czy jakoś inaczej? Jakoś inaczej. Dobrze. Teraz otwórz sobie oczy jeszcze raz. Jeszcze raz mu się przyjrzyj bardzo dokładnie z wszystkimi elementami. To jest bardzo ważne. Dlatego, że ja Cię chcę teraz dostroić do tego. Więc przyjrzyj się bardzo wyraźnie. Teraz robisz wyobraźni temu zdjęcie, zamykasz oczy i odwołujesz się do tego momentu w wyobraźni, gdy patrzyłaś na to. Widzisz teraz wyraźnie? Zakrywa mi jakieś białe światło. Całkowicie ten punkt mi zakrywa. Dobrze, jeszcze raz otwórz sobie oczy. I teraz słuchaj, o co tu chodzi. Chodzi o to, że teraz patrzysz na ten element i za chwilę jak zamkniesz oczy, to masz sobie wyobrazić, jak patrzyłaś. Czyli wyobraźni cofasz się do tego momentu, jak patrzyłaś na ten element przy otwartych oczach. I tylko chodzi o to, żebyś tego się nauczyła. Bo to nic innego tutaj
w grę nie wchodzi. Więc przyjrzyj się teraz wyraźnie, zamykasz oczy i teraz odwołaj się do tego momentu, jak patrzyłaś na ten element i widzisz go teraz wyraźnie. Cały czas mi białe światło na tym, cała plama taka biała jest. To znaczy, ja chciałbym, żebyś się skoncentrowała na tym, co ja mówię, a nie na tym, co ci umysł podrzuca. Jeżeli będziesz zwracał na to, co ci umysł podrzuca, no to nic dzisiaj nie zrobimy, bo ja będę się pytał o coś, a ty będziesz mówiła o czymś innym. Rozumiesz? Musisz się skupić tylko na tym. Wyobraźni, masz się skupić na tym, co ja mówię. Czyli wyobraźni sobie, że dalej patrzysz na ten element. To jest tylko sprawa synchronizowania się ciebie. Rozumiesz? Mhm. Żadnego białego światła, ani nic. Więc jeszcze raz. Otwórz te oczy. Popatrz na tą lampę bardzo wyraźnie. Na ten element. Przyjrzyj mu się tak, jakbyś chciała rzeczywiście tymi oczami go zawładnąć. I teraz zamykasz oczy i wyobrażasz sobie, że znowu patrzysz na niego. Widzisz go tak samo? No już teraz tak lepiej teraz. Tak, dokładnie. Teraz jeszcze raz otwierasz oczy. Znowu mu się przyjrzyj bardzo wyraźnie. I znowu zamykasz oczy. Teraz widzisz lepiej? No, troszkę lepiej. Dobrze, to ćwicz. Cały czas ćwicz, tak? Otwieraj oczy i zamykaj. I odwołuj się do wyobraźni. Tak ćwicz, aż wreszcie zobaczysz tak samo, czy przez oczy otwarte, czy przez zamknięte. To jest sprawa wyobraźni. Poćwicz. Jak uzyskasz ten efekt, to mi powiesz. Piotruś, jesteś gotowy? Ja policzę do 5 i zaśniesz. 1, 2, 3, 4, 5. I śpisz. Ja przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości. A teraz przenoszę cię na najwyższy poziom czystej świadomości Ani. I teraz pracujesz w tle. Sprawdzasz wszystko. Czy przepływa informacja, czy energia przepływa od najwyższych poziomów do najniższych, czy Ania ma połączenie z najwyższym ja. Jeżeli gdzieś są zakłócenia, naprawę, to tak jak zwykle pracujesz w tle, a przy okazji przyglądasz się temu, co my robimy i jesteś takim obserwatorem. Dobrze, pracuj. Aniu, jak teraz widzisz ten detal? Tak samo jak wtedy, bo cały czas się i otwieram oczy. Tak. I zamykam. Tu masz się tylko na tym skupić, na tej czynności. I ją masz wykonać, nic więcej. No właśnie, tylko się na tym skupię. I bardzo dobrze. Dobrze, teraz otwierasz sobie oczy, przyglądasz się temu elementowi, który wcześniej wybrałaś, ale wybierz sobie jeszcze jeden, inny. Też łatwy do zapamiętania, ale inny. Masz już? Mhm, tak. Teraz patrzysz przy otwartych oczach, patrzysz na obydwa elementy jednocześnie. I teraz patrzysz się na jednocześnie na obydwa, robisz im zdjęcie wyobraźni, zamykasz oczy i cały czas wyobraźni odwołujesz się do tych elementów. Cały czas sobie wyobrażasz, że na nie patrzysz. Całą mocą. A ja całą twoją świadomość przenoszę na pięty, łydki, kolana, uda, tyłek, brzuch, plecy, klatka piersiowa, ramiona, ręce, kark, szyja, dłonie, głowa i pierwsze oko. Znowu to miejsce, gdzie hinduskisy malują kropkę. Znowu teraz skup tam całą swoją uwagę, a ja tam przenoszę całą twoją świadomość w to miejsce, gdzie ono teraz jest tam w tym miejscu. I tam dotykam swoim palcem energetycznym, i tak ugniatam. Czujesz tam? Tak bardzo delikatnie, bardzo. Dobrze. Bardzo się skup na tym i poczuj to bardzo wyraźnie. Im bardziej się na tym skupisz, im bardziej zechcesz to odczuć, tym więcej zbierzesz informacji. Ja jeszcze wzmacniam to odczucie, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Teraz bardzo mocno wzmacniam. I znowu liczę do 10. Jak doliczę do 6, twoje pierwsze oko się otworzy, aktywuje się
a na 7, 8, 9, 10 zaśniesz i znowu przeniesiesz się na łąkę. Na łąkę pełną kwiatów. Na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś na łące pełnej kwiatów i teraz wyobraź sobie taką łąkę, na której jesteś, bo to cały czas chodzi o wyobraźnię. Po prostu, byłaś już kiedyś na jakiejś łące? Tak. No to sobie wyobraź, że jesteś na niej. I tam jest bardzo dużo kwiatów. Na przykład bardzo dużo skrotek, bielutkich, pięknych, z tymi środkami żółtymi. Jest przepiękny środek lata, samo południe. Tam widzisz gdzieś jakieś maki, tam widzisz różne inne kwiatki. Teraz odwracasz się o 180 stopni. Przed tobą stoi taka wieża, wysoka wieża okrągła. Naprzeciwko ciebie są drzwi otwarte do jej wnętrza. I przez te drzwi otwarte ty widzisz we wnętrzu schody zabiegowe, takie kręcące się w kółko do samej góry, tak jak wszystkie wieże, co mają. Ja za chwilę zacznę liczyć od 1 do 10, ale nie wcześniej niż ja powiem 1. Ty skoczysz do środka wyobraźni i będziesz bardzo szybko biegła po tych schodach i musisz bardzo szybko biegnąć, bo jak ja doliczę do 10, ty musisz być na samej górze. Ja doliczę do 10 i ty będziesz na samej górze, ja tam wydam ci polecenie, a ty go wykonasz. Wykonasz go? Tak. Uważaj, ruszaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podbiegasz do okna, wyskakujesz, lecisz jak ptaszek. Robisz takie duże koło, odwracasz się, patrzysz na tą wieżę i powiedz mi, z czego jest ta wieża zbudowana? Cegła, kamień czy jakiś inny materiał? Pierwsze wrażenie. Kamień chyba. Dobrze. Spróbuj tak reagować na wyobraźnię, bo wyobraźnia będzie ci podstawiała pewne obrazy, pewne odczucia, więc reaguj na te obrazy, na te odczucia, dobra? I to, co ci wyobraźnia podrzuca, to mów. Taka pierwsza myśl, pierwszy obraz, obojętnie, nawet jakby to było takie mgnienie oka. Dobrze, teraz zbliżasz się do tej wieży i gołymi rękami ją dotykasz, gładzisz po tych kamieniach, powiedz, one są szorstkie, gładkie, zimne, ciepłe. Chyba gładkie. Takie letnie chyba. Dobrze. Teraz słuchaj, tak jak pająki chodzą, idziesz sobie po tej ścianie, normalnie gołymi rękami idziesz po tej ścianie, pionowo do góry wchodzisz na dach i jesteś na samym dachu. Rozejrzyj się i powiedz, jak ci przedstawia twoja wyobraźnia ten dach, że jak on wygląda, że jaki jest. Spadzisty jest raczej. Tak. Czerwonawy. Tak. No wszystko, co cię podrzuca wyobraźnia, to mów. Czy jest ten czubek zakończony czymś? Takimi ostrymi kantami. Dobrze. Słuchaj, teraz sobie siadasz na tym dachu w pozycji kwiatu lotosu, takiej medytującej. Zamykasz oczy. Ja pójdę do 5, a ty wejdziesz w bardzo głęboką medytację i bardzo głęboką ciszę na 5. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz policzę do 5, a ty wejdziesz jeszcze głębiej. 1, 2, 3, 4, 5. Żadne myśli, ani żadne dźwięki do ciebie nie docierają. Jesteś w absolutnej ciszy. Powiedz, jakie myśli ci do głowy przychodzą? Że chcę się zrelaksować. Że mi jest dobrze. Dobrze. Słuchaj teraz. Nastanie ciemna noc. Będziesz widziała całe niebo i gwiazdy. 1, 2, 3. Powiedz mi, jakiego koloru jest teraz niebo? Czarne. Czarne, granatowe czy? Czarno-granatowe. Widziałaś kiedyś już taki kolor nieba czy pierwszy raz? Nie, pierwszy raz.
Dobrze. A jak dużo gwiazd widzisz? Nie widzę gwiazd. Nie widzisz, tylko widzisz czarne niebo. Troszeczkę tam coś przebłyskuje, ale... Aha, rozumiem. Dobrze. Ja teraz policzę do trzech i znowu będzie dzień, samo południe. 1, 2, 3. Po której stronie ciebie jest teraz słoneczko? Chyba po lewej, bo tak jaśniej jest po lewej stronie. Dobrze. Piotr, zobacz, co się dzieje z Anią. Co jej przeszkadza? Przychodzi mi, że coś odciąga. Tak, coś odciąga, tylko zobacz, co to jest, co tak odciąga. Co to za mądrość? Ktoś ucieka. Dobrze, ja teraz go łapię, stawiam przed tobą i widzisz, nie ma ucieczki. Trzeba było wcześniej uciekać, a nie teraz. Kto to jest? Co to jest? Jak to wygląda? Taka mała istotka. Chochlik. Zapytaj się, kim jesteś? Kim jesteś? Chochlikiem. Dobrze. Słuchaj, chochliku, my tutaj poważnie traktujemy tą zabawę, a ty nam przeszkadzasz. Wiesz, co my robimy z takimi, co nam przeszkadzają? Wie. No to dlaczego to robiłeś, skoro wiedziałeś, że możemy cię odszczepić, co? No bo myślał, że uda mu się schować. Słuchaj, nie myśl tak. Nigdy tak nie myśl, że ci się uda. Nikomu się nie uda. Obiecujesz, że więcej tego robu nie będziesz? No tak, potakuję. To słuchaj teraz, kolego. Za to, żeś przeszkadzał, od tej chwili będziesz pilnował, żeby nikt nie przeszkadzał, ani nikt, rozumiesz? Teraz będziesz takim strażnikiem. Masz pilnować, żeby nikt, ani nic, ani nie przeszkadzał, żeby ona w tej sesji doświadczyła. Jeżeli się dobrze sprawdzisz i nikt nie będzie jej przeszkadzał, to ci daruję to. Ale jeżeli nie sprawdzisz się, no to cię będę musiał odszczelić. Rozumiesz? Tak. Bierz się do roboty i dbaj o to, żeby nikt, ani nic się nie zbliżało w tą przestrzeń i nie zakłócało. Dobrze. A ty, Piotruś, obserwuj jego, jak on się stara. Dobrze. Teraz, Aniu, znowu patrzysz się z tej wieży, patrzysz się na tą łąkę z góry. Powiedz, jak duża jest ta łąka? Takie pierwsze wrażenie. Tu nic nie trzeba kombinować. To nie są egzaminy. Pierwsze takie wrażenie, pierwsza myśl, mówisz i koniec. Ja widzę pod kątem. Chyba duża jest. A dlaczego widzisz pod kątem? Bo jakoś muszę się skupiać, żeby wrócić, bo światło tak jakby razi z lewej strony. Czy tutaj w pokoju świeci jakieś światło? U mnie nie. To skąd to światło? Zobacz teraz, odwróć się i zobacz, gdzie to światło jest, skąd ono jest, że ono świeci. Tak się obejrzałam, to mniej jest tego światła. A gdzie ono jest? W którym miejscu? Po lewej stronie. Dobrze, zapytaj się go tak na głos. Światło, kim jesteś? Światło, kim jesteś? Jaka myśl przyszła ci do głowy? Nic. Czy ty już widziałaś kiedyś to światło, czy pierwszy raz? Czasami nieraz tak. W jakich sytuacjach widziałaś to światło? Teraz sobie nie mogę przypomnieć, ale chyba gdzieś widziałam to. Czy to widziałaś w ciemnościach, jak były ciemności? Jasność, tak. Czyli gdy było ciemno, to wtedy wydawało ci się, co, jakaś lampka za tobą świeciła? No coś takiego. Jak często ci się to zdarza? Nie zwróciłam na to uwagi. Dlaczego teraz zwracasz na to uwagę, skoro kiedyś nie zwracałaś? Bo mi przeszkadza. A wcześniej ci nie przeszkadzało? No właśnie zwróciłam na to uwagę, że mi nie przeszkadzało. Dobrze, Piotruś, zapytaj się tego światła, teraz jest przed tobą, kim jest i o co tu chodzi? Kim jesteś? Pamięcią?
Pamięcią czego? Pamięcią czego? Zdarzenia. Dobrze, ja teraz przenoszę Anię, ciebie światło i Piotrusia do tego momentu, w którym to zdarzenie za chwilę się dopiero wydarzy. Jeszcze go nie ma. I tam jesteście teraz. Aniu, co ci na myśl przychodzi, że gdzie jesteś? Taka pierwsza myśl, pierwszy obraz, może być to nawet mgnienie oka, ale nieważne. Coś ci przyszło do głowy? Nie. Dobrze. Piotruś, gdzie jesteście? Jakaś przestrzeń wielka. Kim tu jest Ania? Przyszło mi, że obserwatora. Bardzo dobrze. A co Ania obserwuje? Zderzenia. Co to za zderzenia są? Czego? Molekuły jakby. Takie, że wybuchają takim światłem. Dobrze. Aniu, jaki ty zawód wykonujesz albo wykonywałaś? Ja cały czas jestem handlująca. No, handluję. Cały czas tak byłam od tylu lat. Rozumiem. Dobrze. Teraz powiedz mi, jakie było twoje dzieciństwo? Ciężkie. Jacy rodzice dla ciebie byli? Oschli bardzo. Jakby mnie nie było. Wstydzili się mnie. Dziwnie tak powiedzieć. Udawali, że mnie nie ma. Jestem środkowa, bo 13 jest. A jak traktowali twoje rodzeństwo? Lepiej ode mnie. Jak myślisz, co było powodem, że ciebie traktowali gorzej? Czasami przychodziło, że jestem taka przemądrzała. Już byłam malutka i mówiłam, że dom wariatów. Dobrze, powiedz mi, co pamiętasz najwcześniejszego ze swojego dzieciństwa? Najwcześniej, co pamiętasz? Pamiętam, jak miałam, nie wiem, 3-latka i się tak zapytałam, co ja tu robię? To w ogóle jakieś takie wszystko dziwne jest. Tak stałam na ulicy. Malutka byłam. Kogo się zapytałaś? Siebie. Co, jaką odpowiedź dostałaś? Żadnej nie dostałam. A skąd przyszło ci takie pytanie do głowy? Nie wiem, wyszłam na ulicę chyba. Byłam mała. Tak, tak, ale posłuchaj, ja teraz przenoszę cię na tą ulicę i teraz tam jesteś. Wyobraźnij się, teraz możesz przenieść, jesteś na tej ulicy, jesteś tą dziewczynką i w pełni odczuwasz wszystko. I teraz czujesz to, dlaczego przyszła ci taka myśl do głowy, dlaczego to powiedziałaś? Było mi źle. Dobrze. Jeżeli było ci źle, to kogo zapytałaś? Od kogo oczekiwałaś odpowiedzi, pomocy? Tak się zapytałam w eter w ogóle, tak w powietrze. Tak, ale chodzi o to, że ja tutaj podejrzewam, tak użyję takiego słowa, podejrzewam, że był ktoś, do kogo ty mogłeś skierować to pytanie. Mhm. Dlatego, że skoro było ci źle, byłaś samotna, osamotniona, musiałaś kogoś mieć. Dlatego to pytanie wypuściłaś, tak. Ja chcę, żebyś teraz spróbowała bardzo głęboko sięgnąć w pamięć i odczuć to, odnaleźć to. Tyle, ile tylko potrafisz. A ty, Piotruś, zobacz, jak to wygląda z boku. Piotruś, jak to wygląda? O co tam poszło? Co tam się działo? Odbieram zagubienie. Tak. Czy jest tam ktoś? O, Ani jeszcze? Albo coś? Właśnie tak jakby coś mogło być, ale no mi ucieka.
Dobrze, ja teraz daję ci okulary prawdy, przed którymi nikt nic nie może uciec i ty widzisz na wszystkich poziomach. I teraz zobacz, czy jest ktoś coś. Niby jakby było i nie było. Dobrze, teraz stoi przed tobą, więc zapytaj się, kim jesteś. Kim jesteś? Stróżem, pomocnikiem? Dobrze. Kojarzysz coś, Ania, z tego, co on mówi? Zawsze takie miałam przeczucie, że jestem bezpieczna, jakiegoś stróża, że mam, to prawda. Tak jakby mnie chwilę gdzieś tam ostrzegał. Dobrze. Nawet wypadki, jak się działy, to przede mną. Nawet takie właśnie samochodowe, czy coś, to przede mną był. Dobrze, to w takim razie, stróżu, mam do ciebie pytanie. Dlaczego się chowałeś? Nie chciałeś, żebyśmy ciebie zobaczyli? Nie był pewny reakcji. No dobrze. Powiedz, ile razy uratowałeś Ani od jakiegoś nieszczęścia tutaj, na tym poziomie, które doświadczę? Dziesiątki. Dziesiątki. Dobrze. Powiedz mi, czy ty wiesz, dlaczego Ania wybrała sobie takie doświadczenie? Czy to ona sama wybrała, czy ktoś jej wybrał? Sama wybrała. A wiesz, dlaczego wybrała takie doświadczenie, czy nie? Żeby wzbogacić. No dobrze, żeby się wzbogacić. To jaką rolę ty tu odgrywasz? Zabezpieczenie. A powiedz, skąd się wziąłeś? Został skrołem. Przez kogo? Przez jej cząstkę. Czyli to Ania ciebie stworzyła? Tak. Po to, żeby mieć przyjaciela? Obrońcę? Tak, bo wiedziała, że tutaj będzie bardzo ciężko. No dobrze. W porządku. W takim razie ja teraz, Aniu, przynoszę ciebie do tego momentu, w którym ty jesteś przed wejściem do płodu. Czyli jesteś jeszcze w przestrzeni. Już widzisz mamę, ale jeszcze nie wchodzisz. Powiedz, gdzie jesteś, w jakim miejscu? Co ci wyobraźnia podrzuca? Gdzieś chyba nad głową mamy. Dobrze. Teraz jest ten moment, kiedy wchodzisz do brzuszka i jesteś w brzuszku. Jesteś płodem. Powiedz, jak się czujesz, jakie masz odczucia? Serce mi bije. Dobrze, serce ci bije i co? Taki niepokój lekki czuję. Czujesz niepokój. Dobrze. Teraz masz 1 dzień, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czy coś się wydarzyło w tych 10 dniach pierwszych? Tak się nie mogę zaadaptować. Dobrze. Teraz znowu wracam do tego momentu, gdzie znowu jesteś przed mamą. Powiedz mi, Aniu, czy chciałabyś, żeby cię przeprowadzić przez kulę macierzy, żeby dać ci pełne zrozumienie tego? Tak. Dobrze. W takim razie teraz wprowadzam dla ciebie kulę macierzy, otwieram ją, wkładam do niej całą kronikę i wiedzę Akasz. O życiu, o doświadczeniach, o konsekwencjach, o powiązaniach i różnych innych rzeczach. Po to, żebyś miała w pełni wiedzę na ten temat, w jaką przestrzeń wchodzisz, co cię czeka, jak będziesz tutaj doświadczać, jakie będziesz miała tu trudności, przeciwności, ale i też jakie będziesz miała tu pozytywne odczucia. Całe kroniki Akasz wkładam ciebie jako to istnienie, zamykam kulę macierzy i teraz włączam i zaczynasz być uświadamiana na wszystkich poziomach ciał i zmysłu całego swego istnienia i nieskończoności, poza. Powiedz, co widzisz, co czujesz, co odbierasz, co się dzieje. Czułam, jak coś mi się wlewa. Tak. Ale nie odczytuję tego. Dobrze.
ale takie naprawdę poczułam, że... Dobrze, to po prostu spróbuj jakby jak najwięcej odczuć z tego. Odczuć, no zobaczyć, nie wiem, obojętnie, jaki mi dasz radę z wysłami. Teraz stawię cię chwilę w ciszy i ty cały czas jakby nasłuchuj tego. Bądź takim obserwatorem. Jak poczujesz taką absolutną ciszę i że kula macierzy się otworzyła, że coś się zmieniło, to mi wtedy powiesz. Przez chwilę mi minęło takie oko, takie wielkie oko, coraz większe, a później odjechało. Przestrzeń. Ciszę, spokój i na wielką przestrzeń? Mhm. Dobrze. W takim razie teraz jesteś znowu przed mamą i za chwileczkę znowu wejdziesz. Ale powiedz mi, co teraz myślisz o tym doświadczeniu, które wybierasz tutaj? Coś się zmieniło? Przyszło mi na myśl, że chciałam to zrobić. Teraz wchodzisz z powrotem, znowu jesteś w kładzie. Jak się teraz czujesz już tą wiedzą? Trochę inaczej. Dobrze. Dnia jeden dzień. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Powiedz, jak się teraz czułaś przez te 10 dni? Spokojniej. Dobrze. Teraz masz 1 miesiąc. Teraz masz 2 miesiące. Teraz masz 3 miesiące. Teraz masz 4 miesiące. Teraz masz 5 miesięcy. Powiedz, co się wydarzyło w ciągu tych 5 miesięcy? Co zarejestrowałaś? Co usłyszałaś, zobaczyłaś, odczułaś? W czym brałaś udział? Ja byłam spokojna. Byłaś spokojna. Mimo to, co się działo. Dobrze. Tak. Teraz 6. miesiąc, 7. miesiąc, 8. miesiąc, 9. miesiąc. I teraz przychodzi moment porodu. Rodzisz się. I lekarz daje ciebie mamę na ręce. Ona cię przytula. Czujesz się taka bezpieczna, kochana, szczęśliwa, radosna. Jest tak? Nie bardzo tak czuję. A jak czujesz? Taki dystans troszeczkę, ale chyba swój bardziej. A co czujesz od mamy? Chyba chce mnie przytulić. Pozwól jej, żeby cię przytuliła. Nie, nie mam tego dystansu. Przytula ciebie teraz? Tak. Dobrze. Co czujesz? Lepiej się czuję. Dobrze. Jak tato się zachowuje? Jak ciebie widzi pierwszy raz? Chyba się cieszy. Czy ty byłaś chcianym dzieckiem? Z tego, co słyszałam, to nie bardzo. Ale on lubił dzieci. Tak, tylko chodzi o to, że rodzice często nieświadomie mówią tak, a gdyby tego dziecka nie było, byłoby lepiej. Nie zdają sobie sprawy, że to dziecko to słyszy i rozumie to. Rozumiesz? Uh-huh. I w tym dziecku powstaje zapis. A ten rodzic po prostu to palnął, bo jest nieświadomy, że dziecko to słyszy i rozumie. To wcale nie ma takiego znaczenia, jakie naprawdę ma znaczenie dla świadomego dziecka. Rozumiesz? Dla dorosłego to nie ma, ale dla dziecka ma. Tylko, że ten dorosły myśli, że dziecko jest malutkie, że jest głupie i nic nie rozumie. I dlatego dorośli bardzo często plotą takie bzdury, że głowa mała, a dzieci to rejestrują, podświadomie pamiętają całe życie. Myślą, że to jest jedyna prawda. Nie były chciane, nie były kochane, nikt na nich nie czekał i że są odrzucane. A tak naprawdę to, co się wydarzało, to były jakieś epizody nieświadomych ludzi. Ale kto to miał ci powiedzieć? Mhm. Ja
jak wszyscy dookoła byli nieświadomi. Jedyną istotą, która tu jest świadoma, jest to ty, która się urodziła. Pełna świadomość. A oni już byli skażeni, już nie mieli tej świadomości, więc oni popełniali już błędy takie same, jak ich rodzice do nich. Patologia wychowuje światło i w ten sposób światło staje się patologią. I tak się to kręci w kółko. I robią to rodzice, robią to osoby, które kochamy, ale robią to nieświadomie, bo nie są świadome tego, nie rozumieją, że wszystko dziecko rozumie, wszystko wie. Teraz znowu wracasz z powrotem do brzuszka, w 5. miesiącu jesteś i czego jesteś świadkiem? Co tam się na zewnątrz dzieje? Chyba coś niedobrego. Co to jest? Jak to odbierasz? Takie bodźce. No coś tam na zewnątrz nie jest dobrze. A co ty czujesz w tym momencie? Jakie ty odczucia masz? Że jestem za taką powłoką. Niby czuję się bezpiecznie, ale mam świadomość, że będę tam na zewnątrz za jakiś czas. Teraz coś tam się dzieje, ale nie wiem co. Jesteś ciekawa, co się tam dzieje? To teraz wychodzisz z brzuszka jako świadomość, jesteś na zewnątrz i co się dzieje? Co ci wyobraźnia podpowiada, pokazuje? Chyba się kłócą. No i co się dzieje? Jak to wygląda, jak tak patrzysz jako obserwator? Ja tylko czuję takie zamieszanie. Co to znaczy? Taką energię, takie rzucanie się energii. Takie czuję tylko coś. Ale jest jakieś epicentrum tego. Gdzie jest, którymi? Tam się kotłuje coś. Dobrze, zobacz, co to się dzieje tam. No, próbuję właśnie zobaczyć. Dobrze, teraz będziesz miał Piotruś, co tam się dzieje, a Ania będzie sobie przyglądać się tylko. Piotruś, co się tam dzieje? No ja to odbieram jakby takie właśnie przerzucanie się, takie jakby z kolcami, czyli jakby złośliwości, coś takiego. Jak w jedną stronę, w drugiej, to ciągle narasta. Właśnie jesteście świadkami, jak wygląda energetycznie kłótnia słowa i zachowania. Właśnie to są takie energetyczne bodźce. Dziecko to widzi jako energetyczne, takie można nawet powiedzieć ciosy energetyczne. Jak kolczuga to wygląda, rozżarzone czerwień. Tak. Z takimi kolcami. Tak wygląda złość człowieka, który jest burzony i myśli, że ma rację. Powiem wam, że gdyby tą kolczugę wsadzić w tyłek temu, kto wysyła, to by od razu zmączał. Od razu się by prostował. No na pewno. Tylko on tego nie rozumie, bo jest nieświadomy i wyrzuca to na zewnątrz. Do innych rań. Dobrze. W takim razie chciałabyś, żeby skasować te wszystkie emocje, nieporozumienia, to wszystko, co w czasie ciąży, zebrać. Tak. A teraz całe 9 miesięcy oczyszczam całkowicie, zbieram wszystkie emocje. Obojętnie jakie, czy je rozumiałaś, czy nie, zabieram z wszystkich twoich ciał i zmysłów na wszystkich poziomach do słoneczka. Słoneczko to wszystko spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty jesteś od tego wolna całkowicie. Masz nową świadomość, bo masz wiedzę z kronika kaszy wgrane, to już wiesz, że to ciebie nie dotyczyło i jesteś już spokojna. Jest tak? Ale coś dziwnego. Pierwszy raz takie odczucie.
od głowy do stóp, ale takie coś ze mnie zeszło, że ja w ogóle nie jej jak się uwolniło. Ojej, cały czas schodzi, ale ile tego jest? Aż fruwam. Wszystko idzie do słoneczka. Wszystko do słoneczka. Gdzieś idzie w ogóle. Od głowy do stóp. Ale jaka fala. Jak dużo tego. Po prostu wszystko zostało uświadomione. Wszystko trzymało ciebie, bo było nieuświadomione. A teraz... Ojej, cały czas... Ojej. Następna fala. To chodzi teraz o świadomość. Wszystkie programy, wszystkie emocje, wszystkie zdarzenia, które zarejestrowałaś, były nieświadome. Teraz mają pełną świadomość i dlatego odchodzą. Ale jak? Ojej. Następna fala i następna i następna. Muszą tego już doświadczać, mają serdeczne lość. Ojej. Wszystko idzie do słoneczka, a słoneczko na bieżąco oczyszcza, uzdrawia te wszystkie nieporozumienia, spala, a czysta energia idzie do jedności i jest rozdzielane. Na wszystkich poziomach, które istnieją. Pierwszy raz w życiu coś takiego czułam. Jej, jakie to silne. Jakie fale idą. Ja jeszcze to wzmacniam 1000 kroków. Ojej. A teraz bije krotnie, a teraz nieskończoność. Już zeszło. Dobrze. Ojej, jaka ulga. Jak dziwnie. Ja teraz, Aniu, przenoszę ciebie na tą łąkę. Z powrotem stoisz na środku łąki. Dookoła ciebie są różnokolorowe kwiaty. Miliardy kwiatów. Jak sięgniesz okiem, wszędzie są kwiaty. Różne kwiaty. Cała ziemia jest pokryta. Nad tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, czy są jakieś chmurki na niebie? Chyba tak. Dobrze. A niebo jest niebiesiutkie, czyste? Czy takie jakieś mdłe, zamglone? Zamglone. Zamglone. Dobrze. Teraz ja policzę do 3 i na 3 staniesz się jednym z kwiatków. Wybierz sobie jakiś kwiatek, który ci się podoba i na 3 nim się staniesz. 1, 2, 3. I nim jesteś. Powiedz, co wybrałaś? Jakiś żółty kwiatek. Dobrze. I jak się czujesz jako ten kwiatek? Szukam słońca. Szukasz słońca. Dobrze. Ja rozpędzam chmury i teraz słoneczko świeci bardzo mocno. Czujesz jego światło, miłość, radość, szczęście, energię. Płynie do ciebie, do tego słoneczka. Jak się czujesz? Tak wychylam szyjkę, żeby tak jak najwięcej zobaczyć, bo jestem malutki. Aha, dobrze. Takich kwiatuszek i chcę tak jak najwięcej tego słoneczka. Teraz wiaterek rozchyla wszystko, co dookoła ciebie rozchyla i słoneczko tak pięknie dla ciebie świeci i ogrzewa cię i dostarcza ci dużo światła i energii. Jak dobrze. Tu jeszcze teraz taka właśnie pochylna, zauważona. Tak, na mnie centralnie słoneczko. A ja tak łebek wychyliłam. Teraz rośniesz, stajesz się coraz większa. Jesteś równa jak wszystkie kwiaty, te najwyższe. Mhm. Już nie musisz się wychylać, bo już teraz jesteś w całym blasku świata. Zauważona jestem, tak. Jest. Dobrze. Aniu, ja teraz policzę do 3 i na 3 ty staniesz się wszystkimi kwiatami, absolutnie wszystkimi. 1, 2, 3. Jesteś wszystkimi kwiatami. Powiedz, jakie to uczucie być wszystkimi kwiatami? Widzę kwiaty, ale nie jestem w nich. A gdzie jesteś? Jestem tak jakby obserwatorem. Dobrze. To jako obserwator jesteś tymi wszystkimi kwiatami. Jesteś. I teraz od nich wszystkich płyną informacje do ciebie. Wymieniacie się informacjami. A od ciebie płyną informacje do nich. Wymieniacie się wszystkimi doświadczeniami. Jakie byście zdobyli. Jakie zdobywacie. Jakie będziecie jeszcze zdobywać. Absolutnie pełna wymiana wszystkich informacji.
Powiedz mi, o czym te kwiaty rozmawiają, co mówią, co przekazują. A co ty przekazujesz? No, wymiana jest zakłócona. Bo na początku troszeczkę się przepływu było, a teraz stanęło. Kto zakłóca? Piotruś, kto zakłóca wymianę? Ja przynajmniej, że blokada, ale... Dobrze, gdzie jest ta blokada? Daj ci okulary teraz prawdy, przy którym nikt ani nic się nie ukryje i teraz widzisz, gdzie jest ta blokada. Jakby tak w środku. Dobrze. To teraz ja ją chwytam i wyciągam tą blokadę. Całą, z powiązaniami, połączeniami, z istotami, ze wszystkim, co tam jest. I trzymam teraz na wyciągnięcie dłoni. Powiedz, co ja trzymam, Piotruś. Coś metalicznego takie. Zapytaj się tego czegoś, kim jesteś. Kim jesteś? Coś mówi, ale... Dobrze, ja teraz dostrajam cię do tego. Jesteś na tym samym poziomie. I co teraz mówi? Jakby jest tym, który nie dopuszcza? A nie chcesz się pozbyć tego, kim ktoś jest, co nie dopuszcza? Tak. Dobrze, teraz ja go zanoszę do słoneczka. Słoneczko go przyjmuje z mojej ręki swoją. Bierze do buzi, zjada, spala, to znika, nie istniało, nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. A ty jesteś wolna. Teraz wypełniam tą przestrzeń czystą, twoją własną energią. To jest wszystko zdezynfekowane. Teraz odbudowują się tkanki, zamyka się aura, jest piękny świat, a ty jesteś całkowicie wolna. I teraz powiedz, jakie informacje przekazują te kwiatki między sobą, do ciebie, o czym mówią? Jakie odbierasz pulsy, to powiedz. Bardzo dużo energii przeszło, bardzo. Pierwszy raz w życiu coś takiego czuję. No takie coś, że aż mi włosy dęba stał. Chciałabym z nimi porozmawiać, ale ich nie słyszę. To znaczy? Możesz ich usłyszeć, możesz z nimi porozmawiać, mów do nich, a pierwsza myśl, jaka do ciebie dociera, to oni mówią. To jest bardzo proste. Spróbuj tak zacząć rozmawiać. Chcę was usłyszeć, kwiatuszki. Bardzo chcę was usłyszeć. Jaka pierwsza myśl, jaka do ciebie dotarła, że co mówią? Nic. Coś mówią, ale nie słyszę. Mówią, że ciebie słyszą. Dokładnie. Tu bardzo wyraźnie, że ja tu słyszę. Ja też. A ty jesteś na miejscu i nie słyszysz? Nie, a tak bardzo chcę. Nie, nie, to nie chciej. Nie chciej, po prostu porozmawiaj z nim jak z człowiekiem. Na równi, a zobaczysz, że ich usłyszysz. To jest normalne. Bo ty chcesz coś usłyszeć, nawet nie wiesz co. Ty rozmawiaj z nimi. I odbieraj te emocje. To jest tak. Oni tak będą do ciebie mówili, jak niekiedy przychodzi ci tak zwana jakaś myśl, jak my to nazywamy, a coś mi intuicja podpowiedziała. To takie coś. Tak z nimi możesz rozmawiać. To jest bardzo subtelne, ale to jest proste. Porozmawiaj z nimi. Może na początek zacznij rozmawiać z nimi telepatycznie, po to, żebyś bardziej była wyciszona. Mhm. Co mówią do ciebie? Ja do nich mówię i czuję, tylko przez ciało czuję falę, niesamowitą falę od nich. A teraz synchronizuję ciebie z nimi. I teraz jesteście w pełni zsynchronizowani. Na tym samym poziomie jesteście. Coś się zmieniło? Tylko odczuwam ciarki i fale takie. Dobrze. Pani, wygląda na to, że musisz więcej pracować nad sobą. Mhm. Pracować to znaczy wyciszać się.
jakby być takim obserwatorem po to, żeby... To jest bardzo proste. No, ale też kiedyś nie umiałem tego, a teraz dla mnie to jest proste, no ale dobra. Mhm. Ciebie też będzie proste. To jest tylko kwestia czasu. Co mówią kwiatki? Co czujesz? Jak teraz one się zachowują? Taki choć wiersz. Jesteś w pełni z nimi połączona, z wszystkimi. One się cieszą, że tak odczuwam, że się cieszą. A ja tak bardzo chciałam ich usłyszeć. Pani, ciesz się razem z nimi. Nie musisz nic słyszeć. Chodzi o to, że im bardziej zaczniesz się zachowywać jak one, tym szybciej zacznie między wami komunikacja. Zachowuj się tak jak one. Ucz się od nich. One ci będą mówić, jak się zachowywać, ty to będziesz odbierała. Tak się zachowuj i wtedy zrozumiesz, o co chodzi. One jakby tańczą i się cieszą i się bawią po prostu. No, cała zabawa w tym jest, żeby się cieszyć, bawić, nie kombinować. No mi się wydaje, że nadśpiewają. Dokładnie. Ja mam takie wrażenie, że kołyszą się, jakby śpiewały, ale... Ja wam powiem, że ten śpiew mi przypomina śpiew takich elfików latających. Bardzo jest delikatny. No właśnie chciałem się o to zapytać, bo przez chwilę słyszałem bardzo wyraźnie, tylko później mi uciekło. Tak, bo jeżeli zaczynamy używać umysłu, to wtedy jakby wychodzimy na inny poziom i wtedy to nam znika. Najlepiej się to czuje, jak się jest obserwatorem, to wtedy bardzo wyraźnie się wszystko czuje. Ale one się tak cieszą. One tam cała zabawa jest. Ja teraz policzę do trzech i na trzy będziesz miała połączenie nie tylko z nimi wszystkimi, ale z całym istnieniem, ze wszystkim, co było, jest i co będzie. 1, 2, 3. Teraz płyną do ciebie informacje od wszystkich istot, istnień. A ty wysyłasz swoje doświadczenia, informacje do nich. Następuje pełna wymiana doświadczeń waszych. Powiedz Aniu, jakie doświadczenia płyną do ciebie? Wyłapałam, przeszło mi przez myśl te właśnie czerwone maczugi. Co to znaczy? Kolcami. Tak wyraźnie zobaczyłam. Nie wiem, co to znaczy. Co się z nimi stało? Nie, widzę cały czas rozżarzoną takie coś ogniste, jak maczugę taką z kolcami. Dobrze, ja teraz daję temu informację, że ma wrócić do swojego właściciela. I to wszystko z impetem wraca i znika. Już tego nie ma. Tego nie widać. Coś podskoczyło. No, wiemy kto. Ten, kto to wypuścił. Nie masz, zniknęło. Dokładnie. Aniu, ja teraz policzę do trzech i przyniosę cię na najwyższy poziom twojego istnienia. Właściwie to cię tam wystrzelę. Biliard poziomów wyżej. 1, 2, 3. Jesteś teraz poza wszystkim. Powiedz, jakie tu są twoje myśli, odczucia? Jakbym leciała z ogromną prędkością, ale tylko lecę. Dobrze. Wszystko mi przemyka jak taśma. Dobrze, jak się gdzieś zatrzymasz już tam, to mi wtedy powiedz, jak to wszystko wygląda i gdzie jesteś. Powiedz, gdzie jesteś,
co myślisz, co widzisz, co czujesz? To mi przypomina jakiś ogień. Tak dużo ognia, a tam gdzieś na horyzoncie ciemne takie. Dobrze, ja odłączam od ciebie wszystkie twoje doświadczenia, całą twoją iluzję. Wszystko odłączam i to wszystko wysyłam do słoneczka. Słoneczko to spala, to znika i nie istnieje, nie istniało. I nigdy się nie będzie, a ty jesteś całkowicie czysta i wolna. Teraz policzę do trzech, znajdziesz się z powrotem w ciele, ale będziesz dalej w hipnozie. 1, 2, 3. Jesteś w własnym ciele i powiedz mi, jak się w nim czujesz. Tak inaczej troszkę. Dobrze. Teraz odwracasz się na lewy bok, teraz odwracasz się na prawy, teraz na prawy, na lewy i kręcisz się jak wrzeciono w kółko. Teraz się zatrzymasz. Mam się ruszać fizycznie? Nie. W środku się kręcisz jako istnienie. Obracasz się na lewy bok, na prawy. Na lewy, na prawy. A teraz się kręcisz w lewo, tak jak wrzeciono się kręci. W środku w swoim ciele, teraz się zatrzymujesz, teraz kręcisz się w prawą stronę. Teraz się zatrzymujesz, a teraz kręcisz się tam, gdzie głowa to nogi, gdzie nogi to głowa. Powiedz mi, jak ci się to podoba, to kręcenie w środku? Jak to odbierasz, jak to czujesz? Tak dziwnie, tak jak... Czujesz się kiedyś obracać? Pierwszy raz. Nigdy się nie obracałaś, tak? Nie. Lekko się obracasz, czy ciężko? Ciężko. Ciężko. Ale sam fakt, że się obracasz, to już jest dobrze. Pierwszy krok uczyniłaś. Teraz łapiesz poziom, głowa gdzie głowa, nogi gdzie nogi. Aniu, to jest pierwsza lekcja twoja. Ja policzę teraz. Oleszku, a co z chochlikiem? Chochlik? Mhm. Chochlik spełnił swoje zadanie. Jest wolny. Ja policzę teraz do 5. Wybudzisz się, będziesz tu i teraz, będziesz całą sesję pamiętała. Będziesz nad nią pracowała. Ją przesłuchuj i pracuj nad sobą według niej. To jest tak twój instruktaż w stosunku do swoich pewnych odkryć i osiągnąć, bo musisz nad tym pracować, musisz zbudować siebie od nowa, bo to wszystko, co do tej pory robiłaś, jak już sama zauważyłaś, szło w jakimś innym kierunku, który ci niczego nie dawał. Mhm. Musisz zmienić kierunek. Ten kierunek wynika z tej sesji, w którą stronę masz iść, gdzie masz szukać ciszy, spokoju, zrozumienia. Nad tym pracuj. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę zdjęciami, zmysłami, poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Wiesz co? Pamiętam to dziwne doświadczenie takiego przepływu energii. Pierwszy raz w życiu coś takiego przeżyłam i te kwiatuszki śpiewające cały czas. Mam je cały czas przed oczami. Chodzi o to, że będziesz mogła to wszystko wracać w myślach do tego. Ta sesja będzie ci pomagać w tym. Będziesz mogła pracować nad tym. Będziesz mogła się uczyć, bawić, bo to jest ważne. Mhm. Także wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Na nowej swojej ścieżce. Cześć, papa.